Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas, a to jak widzicie już po tytule jest unboxing mojego monitora. Dzisiaj zajmiemy się jego rozpakowaniem. Jak zaraz zobaczycie, miejsce na niego jest, bo tutaj nic nie stoi. Jak z nazwy widzicie, jest to monitor firmy Asophoris FS2333 lub jak ktoś woli 2333. Monitor, jak sama firma ma w opisie, link oczywiście do strony z monitorem w opisie filmu, jest przeznaczony dla graczy. Taka trochę dziwna wstawka, że zaczynam o jednym, potem o drugim mówić, no ale wybaczcie, czasami się tak zdarza. Jestem nawet przygotowany, mam nóż. Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać, bo nie mam jak bardziej oddalić widoku z kamery. No ale tak niestety wyszło. Na pudełku nie ma nic ciekawego, oprócz tego, że jest napisane numer F233. A tutaj jest pokazane, w jakiej kolejności rozpakowywać. Czyli wyciągnąć całość i dopiero resztę wyciągnąć. Dobrze, co my mamy tutaj w pierwszej części? Aha, jest tu przyklejone nawet, że to tylko do tego jest, tak? Tak. Tasz standby, czyli jak podłączyć, przyłączyć do monitora podstawkę. Dobra, wyciągniemy ją. Albo nie, najpierw wyciągniemy wszystkie elementy. Oprócz monitora oczywiście. Monitor wyciągniemy na sam koniec. Tak, widzę, jest bateria. Tak. Tak, informacja o produkcie plus płytka. Mam nadzieję, że widzicie dobrze to. No tego wyciągać nie będę akurat, ale to jest po prostu instrukcja obsługi co i jak. Tutaj mamy kolejne elementy. Chyba coś do spięcia tego wszystkiego i zmontowania. Pewnie wszystko z instrukcji, nie będę jej teraz przecież czytał. Tak jak zacząłem, monitor jest przeznaczony dla graczy. Ma dodatkowe wspomagania, takie jak między innymi że ciemniejsze elementy są dla nas jaśniejsze, czyli jak jest tam gdzieś takie, nie wiem, czarny cień, no to my to lepiej widzimy taką bardziej szarość, czyli bardziej jasne, tak? Tutaj jest końcówka 2x jack, no i kabel zasilający oczywiście, no to tutaj nie mam co więcej pokazywać, tak? Bardzo mnie kusi, żeby odczytać, co jest w tej instrukcji, żeby was nie wprowadzać w błąd, co powinno być, a czego nie. Starajmy się to wyciągnąć. Wow. Dobra, płytka. Montaż. Eizo oczywiście. Sposoby podłączenia. Ukazane, czyli z HDMI na HDMI. Czyli tego HDMI na HDMI. W końcu HDMI. DVD sub. Problem. Kinda build. No picture problem. Tak, oczywiście w dwóch językach tutaj, jak już słyszycie. I w niemieckim, i w angielskim, a to są inne. Dobra. Jednak nie będziemy tego przeszukiwać dokładnie. Bo to nie o to chodzi, tylko o pokazanie konkretnej wartości, czyli tego, co jest tutaj ukryte, czyli monitora. Tak jak już widzę, jest tu końcówka DVD, tak? Tak. Tak ona wygląda, no pokażę, jak wygląda końcówka, jak nie, to można sobie sprawdzić. Pilot. No to bardzo dobre rozwiązanie. Można między PC, HDMI, Power, Off-timer, mod, czyli wszystko.
Można sobie ustawić za pomocą pilota, nie trzeba grzebać przy monitorze, więc to jest plus. No dobra, no wystarczy, test wystarczy. Teraz powinienem tę podstawkę wyciągnąć. Jak ona wygląda? Jak już założyliście, jest okrągła. Czarna, okrągła taka podstawka. Dwie śrubki tutaj w straż. Jeszcze nie wiem, jak wygląda sam monitor. Dokładnie z bliska. Bo zamawiałem przez tego. Przez internet. Tak. To jest przód, to jest tył. I to tyle. Odłożę sobie to gdzieś z tyłu. Tak. O, nie przeszkadzało. Teraz wyciągnięcie całości. Proszę, że tak o nim dużo nie opowiadam. To jest pewnie co? Karta gwarancyjna. Tak, data naprawy, karta gwarancyjna. To nam już nie będzie potrzebne. Hop. Tak, mogę sobie odłożyć. I tak zrobimy. Przepraszam za dźwięki. Ale wszystko będziecie mogli sobie przeczytać w opisie. Tak jak mówię, monitor jest na matrycy IPS, odświeżenie 60 Hz, ale wspomagania, które dla niego firma ISO dała, dobrze go stawiam chyba dobrze, tak. Ujęcia. Mają wspomóc, że będziemy oczywiście, będzie to najszybszy monitor z matrycą IPS, tak? Który input lag ma mieć na poziomie praktycznie zerowy. Jeśli ktoś nie wie, co to jest input lag, czyli to jest po prostu ruszenie myszką, no jak ruszymy myszką, no to praktycznie w zerowej sekundzie to się tego odwzorowuje na monitorze. Zresztą nie mówi się o sekundach, tylko milisekundach, co dla graczy jest ważne. Proszę bardzo. Tak wygląda monitor po wyciągnięciu. Dosyć cienkie ramki, chociaż są oczywiście cieńsze, ale mi to nie będzie przeszkadzać. Tutaj jest kilka przycisków. Co to sygnał? Vol minus, Vol plus, włączenie oczywiście. Fajny jest ten uchwyt z tyłu, że go można podnieść, nie trzeba się męczyć. Ups. Co ty? O, dobrze. No i tutaj powinien robić podłączenia. Tak, podłączenia są od dołu. Jak widać, wszystko jest opisane, więc problemów nie będzie. Monitor ciekawy, z możliwością zawieszenia go. Nie musi stać, tylko można go zawiesić. Gdzie jest podstawka? Może się uda tak prowizorycznie to zmontować. Proszę bardzo. I monitor już stoi. Coś jeszcze o nim można powiedzieć, no nie będę was zanudzał jakimiś nudnymi tymi wartościami tam, nie wiem, nudnymi, no istotnymi, tak, ale nie o tym jest filmik, tak, tylko jest o, jest to unboxing. Może powinienem bardziej pokazać dokładnie wszystkie elementy, więc na tle monitora, który przesunięto, tak, wyciągnę resztę, czyli kabel do podłączenia, ładnie zapakowany, przynajmniej tu jest
folię bąbelkowa, o, co uwielbiam. O, zatyczki, żeby się nie kurzyło na obydwu końcówkach. Tak jak mówiłem, to jest DVI. DVI, czy jak ktoś tam czyta, nigdy nie tak, nigdy tego nie potrzebowałem wymawiać, więc nie wiem, jak to się tak dokładnie wymawia. No, kabel zasilający. No. Każdy chyba widział kabel zasilający, tak? Też powinienem robić od tych mniej ważnych do tych bardziej ważnych. No, zwykły kabel zasilający, żeby monitor działał. No i tutaj. Chyba zainteresuje, co tak długo patrzę, no to opisy na kablach. Tak jakoś mi wzięło. Nie czytanie wszystkiego. I to jest całość. Łącznie z płytą i z pilotem, którego nie chcę wyciągnąć z folii. Tworzę całość tego monitora. Cena i wszystko możecie sobie sprawdzić oczywiście na internecie. Opis dokładny monitora również. Mam nadzieję, że będzie mi się dobrze sprawował i służył długi czas. No i to mi się osobiście podoba. I oczywiście długo się zastanawiałem nad kupnem tego monitora. Jeszcze myślałem między Asusem, który miał odświeżanie na 144 Hz, tak? Ale ostatecznie padło na tym. No to tyle, jeśli chodzi o unboxing monitora. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym, bo nie tylko monitor był przeze mnie zakupowany, ale inne elementy, które też będą w niedługim czasie rozpakowywane, czyli zaraz po tym filmie. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć Wam.